Wczoraj Zarząd Województwa podjął decyzję, by odpowiedzieć na pismo, jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury. Pismo informujące nas o tym, że jest możliwość przesunięcia tego projektu rewitalizacji linii 363 z listy rezerwowej na listę podstawową, co należy rozumieć w ten sposób, że ten projekt będzie mógł być finansowany w ramach tego programu Kolej Plus. Na decyzję czekamy, bo takie jeszcze nie otrzymaliśmy, ale mamy nadzieję, że to zapytanie jest tożsame z tą ostateczną pozytywną decyzją. Wcześniej, przed wczorajszą odpowiedzią, zapytaliśmy samorządy, które wspólnie z nami występowały z tą propozycją i zgodziły się współfinansować udział własny 15-procentowy. Otrzymaliśmy takie potwierdzenie, więc kwestie organizacyjne po naszej stronie, strony samorządów, województwa i wszystkich, które chcą w tym projekcie uczestniczyć, są wyjaśnione, rozstrzygnięte. Połowa środków udziału własnego to będzie budżet województwa, pozostała część w różnych proporcjach środki z samorządów, które są tym projektem zainteresowane. Mamy nadzieję, że niebawem otrzymamy decyzję i potwierdzenie, że rozpoczynamy realizację tego projektu i będziemy czekać na podpisanie umowy. To trwa czasami. Na podpisanie umowy dla projektu Lubsko-Bień czekaliśmy kilka miesięcy. Nie wiem, jak będzie w tym przypadku, ale liczymy, że postępowanie będzie sprawnie przeprowadzone. Projekt dotyczy przywrócenia połączeń kolejowych pasażerskich od Międzychodu do Gorzowa z rozwinięciem możliwości także transportowych po Gorzowie, a mianowicie do strefy gospodarczej. To jest projekt trójczłonowy. Pierwszym członem jest przywrócenie zdolności liniowych dla odcinka Międzychód-Skwierzyna, czyli linia 363, to jest blisko 30 km. Dzisiaj tam się nie odbywa ruch pasażerski, tylko wyłącznie towarowy. Następnie drugi element składowy projektu to jest przebudowa i modernizacja przystanków kolejowych na całym przebiegu linii od Międzychodu do Gorzowa. To jest ponad 12 przystanków, w związku z tym to myślę, mieszkańcy szybko odczują zmianę jakościową, jeśli chodzi o czas oczekiwania na pociągi. No i trzeci element to jest wydłużenie linii, że tak powiem, 203, a tak naprawdę to będzie linia 415 o blisko 7 km do strefy gospodarczej w Gorzowie. Wartość projektu to jest ponad 300 milionów złotych, 15% jest do sfinansowania po stronie samorządów i te 15% właśnie dzielimy na pół. I tą jedną połowę płaci Urząd Marszałkowski, drugą płacą samorządy skupione w ramach tej linii, czyli Gorzów, Deszczno, Skwierzyna, Przytoczna, Międzychód, powiat gorzowski, międzychodzki i międzyrzecki. I te wszystkie samorządy zrzucają się. Jest to perspektywa 7 lat realizacji tego projektu, w związku z tym samorządy cały czas podtrzymują oczywiście wolę realizacji. Bardzo się cieszę, że wszystkie apele zarówno samorządowców, władz Gorzowa, władz gminy i Skwierzyna i Międzyrzecz i nasze parlamentarzystów spowodowały, że ten projekt z listy rezerwowej ma szansę przeskoczyć na listę podstawową. To jest ważne ze względu na kilka elementów, mianowicie dojazd gorzowian do Poznania, ale też skomunikowanie pomiędzy tymi gminami. Ja będąc na dyżurach w biurze w Międzyrzecu często słyszałam, że uczniowie mają problem, żeby dojechać do szkół, żeby pracownicy mogli dojechać też, więc z tych względów jest to też ważne, ale dla Gorzowa jest to szczególnie ważne również z tego powodu, że będzie dobudowany odcinek łączący Gorzów ze strefą przemysłową, a myślę, że to też jest dla rozwoju całej strefy, ale też skomunikowania bardzo ważne.